Szczęść Boże, coś wam powiem. Pracowity czas ma Archanioł Gabriel. Zwiastowanie u Zachariasza, zwiastowanie u Maryi. Posłaniec ogłaszający dobrą nowinę, a jakże różny odbiór z tych wiadomości. Obie mówią o nowym życiu, które poczyna się w łonie kobiet. Obie mówią o cudzie zbliżających się narodzin. Ale przyjęcie tego do wiadomości z jednej strony budzi strach, a z drugiej radość. Maryja przyjęła Zbawiciela w imieniu nas wszystkich. Jednocześnie każdy z nas może go przyjąć lub odrzucić. I to wszystko dzieje się każdego dnia. Jedni ludzie dochodzą do wiary, gdy inni w tym samym czasie wiarę porzucają. Anioł, zwracając się do Maryi, mówi o niej pełna łaski, bo jej imię oznacza miłość, którą Bóg ma dla niej, a przez nią dla nas. Wszak On, Bóg, jest z nami. Zmieszanie się Maryi też nie jest niczym niepokojącym. Tylko głupiec się niczemu nie dziwi, bo dla niego wszystko jest oczywiste. A Maryja przeżywa te słowa, czując bojaźń i zdumienie wobec Boga, który w tak cudowny sposób daje się poznać. Święty Jan od Krzyża w punktach miłości napisał: jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym był Jego Syn, i wypowiada je nieustannie w wiecznym milczeniu, i w milczeniu powinno być słuchane przez duszę. Bo my możemy zagadać wszystkich, nawet Boga. Tu chodzi jednak o słuchanie. Słów anioła słuchał Józef, słuchał Zachariasz i dziś słucha ich Maryja. Owo słuchanie dokonuje się w bezpośredniej relacji z Bogiem na modlitwie. Lecz nie ma to być modlitwa, w której komunikujemy się tak jak z ludźmi. Nie ma to być modlitwa, w której wymieniamy się komunikatami, lecz ma być słuchaniem Boga miłości, który wypowiada swe słowo w miłości, którą jest Duch Święty. Bo słowo to ma moc twórczą. Do tego jednak potrzebujemy także milczenia naszych zmysłów, czyli uspokojenia emocji, chęci pożądania, działania i przymusu, że coś musimy. Krótko można powiedzieć, że potrzebujemy wolności. Mamy panować nad sobą, by nic niepożądanego nie zawładnęło nami. Historia Maryi jest opowieścią o Bogu, który zaskakuje. Jest w niej zakochany, dlatego czyni ją kimś szczególnym. Bóg jest także zakochany w każdym z nas, z konkretnym imieniem i nazwiskiem, bo chce nas uczynić świętymi i nieskalanymi. Wielu nie dopuszcza do siebie jednak tej myśli, że czyniąc zło, będąc daleko od Boga, mogą czuć się przez Niego kochanymi. Jeśli są ludzie, którzy dla siebie nie mają szacunku za rzeczy, których się w życiu dopuścili, nie przychodzi im przez myśl, że ktoś inny może ich szanować. A skoro Bóg lubi zaskakiwać, trzeba nam przyjąć Jego plan miłości, w którym pragnie, by w każdym z nas narodził się Chrystus, a wszystko w nas zostało przeniknięte Jego łaską. Maryja, chociaż do końca nie rozumie tego szczególnego wybrania, ufa w pełni. Papież Benedykt o tym spotkaniu napisał: anioł odchodzi, misja pozostaje, a wraz z nią dojrzewa wewnętrzna bliskość Boga. Zgoda na działanie Boga w naszym życiu, przyjmowanie Go z odwagą, pozwala nam wzrastać i dojrzewać. Bóg nie działa przeciw naszej wolności, lecz umożliwia nam kierowanie się w prawidłową stronę. Podejmując ryzyko, niczym skok w nieznane, akceptujemy nasze nowe życie. Lecz czy my posłuchamy z uwagą i ufnością anioła, który oznajmi nam Boży plan? Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.